there ain't no rest for the wicked. Money don't grow a tree. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back, though you know I wish I could. I know there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Not even 15 minutes later, I'm still walking down the street when I saw a shadow of a man creep out of sight. We must speak immediately, but I'm afraid for my own security, and therefore you must jump through a hoop or two. Hej! Pani Atena co prawda jeszcze gada, ale my się z wami witamy. Hej, Rojo! Hej, witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że rok też się cieszy i wy się cieszycie. Ja się cieszę i wszyscy się cieszą, że już zaczynamy kolejną przygodę z dodatkami, kontynuując zacną manię w ramach duetu Rock and Roll of Borderlands. Nie inaczej, będziemy się bawili świetnie, tak sądzę. Ściszę tutaj muzykę, żeby cię nie zagłuszała. Wow, a może to dobrze, że mnie zagłusza. I zaczynamy od generała Noxa. I musimy znaleźć skutera. Skutera to jest jakiś kolo czy pojazd? To jest kolo, który pojazdami handluje. A to wiesz o co chodzi? Wiesz do jakiej gry jest oczko puszczone? Nie. Nie? Nie, nie. Na pewno kojarzysz grę Interstate 76. Pamiętam. No tam, kurczę, czy to był skuter? A nie, widzisz, mój błąd, Skipper. Skipper nie. Był mechanikiem samochodowym, wiesz, i mi się źle skojarzyło. Myślałem, że zrobić takie odwołanie. Co myślisz, że tu od razu będzie Armagedon? Nie wiem. Ale fajnie, kurczę, zawsze chciałem pograć w te dodatki. Syrenę ścigają. Także kochani, w przeciwieństwie do wersji podstawowej gry Borderlands, nie graliśmy w dodatki. No. Nie graliśmy w dodatki, także całkowicie świeża sprawa dla nas, dla was pewnie już nie. Ale powiedzmy, że postaramy się wam dostarczyć te dodatki w nowej odsłonie. Ej, tutaj zdaje się, że skuter ma swój sklepik. Czekaj, ale tu ładnie, mój Boże. No, bardzo groovy. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś fajne pukawki, a ty wreszcie zarobisz na jakieś... Co purpurowe. A no, przytałem znajdziesz się. Jakieś purpurowe. Purpurowa skuter. Snajperka. Yeah. Dobra, bo ty... Boże, intro. Dawno nie było fajnego intra. Znaczy, cutscenki. Skuter! Skuter! Yo, bitch! Give me quest or get the fuck out! Dużo gadania czasami, a to tak na starcie. Nagrałem to intro na początku, ale nie wiem, czy ja was tym całym intrem uraczę. O Jezu. Cała gra chce nam przekazać jakąś fajną otoczkę fabularną, wiesz, uraczyć jakąś ciekawą narracją, wstępniakiem, a my tylko szukamy, wiesz, po skrzynkach amunicji i chcemy się napierdzielać. To prawda. To prawda. Zamiast jakoś, wiesz, delikatnie, imersyjnie się przywitać, to od razu fuck! Ty chodź, musimy znaleźć chyba jakieś kawałki. Czekaj, bo ja się uzależniłem od zbieractwa. Dobra, uciekam z tym. Nie ma. Bla, 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 shut the fuck up! No, zdecydowanie za dużo gadaniny. Tak, jeszcze z tym takim, wiesz, typowo amerykańskim, południowym akcentem. Dobra. O Boże, nie, gubię się w tej metropolii, drugi roku. Ty podążaj za moją strzałą. Boże, znów aktywowałeś tą ciotę! No, za każdym razem jak znajdę jakiś kawałek tego, czego szukamy, mamy... Od naszych ulubionych questów zaczynamy zabawę, czyli może, znajdź rzecz, którą znaleźć próbę. Może nie mówię, że znaleźliśmy, żeby nie dar ryja. Ja się kurde, on jest zorientowany. To ja mogę dać drzeć ryja w Borderlands. Chyba Roya. drzeć Roya. Żartowniś. No widzisz, kurde. Nasz mały rokuś kokuś, kurde, się... Wow! Yeah, o to chodzi. Napierdzielamy? Coś tu wylądowało. No, jest jazda. Wow, ale oni szybcy, ja ich tutaj...
Niech potańczą z moim ołowiem. Bordy wraca! Yo bitches! Check it out! Fuck him! Za szybko! Ja pierniczę. Wow. To jest jakiś mini boss chyba. Bo dzielnie się opiera. Die bitches! Dobra. Cholerny świat. O! I patrz, zginąłem, nie w ogóle. Nie wiem skąd, jakbyś był uprzejmy. You are being revived. By the woodkeeper. Hopie, hopie, zostaw coś dla mnie. A, same bzdury. Nie, tylko podniosę monetki. O, wziąłem. O nie! Się rozgadał, koleś. Shut the fuck up! Może sobie weź tutaj jakieś nowe granaty sobie można zaaplikować. Granaty są dla pedałów. Chodź. Dobrze, zatem jeszcze jest jedna... Ale tu fajnie, klimatycznie. Kurczę, no. Podoba mi się. Zawsze chciałem zacząć od tego dodatku. Najbardziej mi się podobało intro. Było takie naprawdę grube. Nie wiem, wybacz, tam się mną nie sugeruje, po prostu tak rozkosznie biegam bez celu. Nie, nie, spoko, spoko, ja też widzisz, poeksplorujemy trochę tutaj. Stałeś się unieść eksploracji, a ja jak idiota za tobą. I standardowe pytanie, dlaczego zrobić tak jak on? Gdyby Krzysiu kazał ci skoczyć w ogień, to skoczyłbyś za nim. Musimy pójść górą chyba, kurde mol. Jak ja uwielbiam te questy, gdzie trzeba odnaleźć przedmioty, które leżą nie wiadomo jak wysoko, nad tobą albo pod tobą. Dymaj pogrzybki, wyrwij chwiasty, ogarnij w dupę chlasty, uhuu. Dobrze, klimacę się. Roy obrednia przenika piksela. Tam możemy potem zaryzykować i wskoczyć, ale to... No. To jest skrzynek. A nie, to są skrzynki bez broni, to tylko ammo leży w dużych ilościach. No, to takie słabe. Dobra, co tu jest? No, szukamy tego przedmiotu ostatniego. On gdzieś chyba na samej górze leży, wiesz? Szuka jakichś schodów do góry. Stairs to heaven? No tak, misja z kategorii. To jest gdzieś nieopodal, ale jest bardzo daleko. Tu jest winda. Może o to chodzi. O! Ty niedobry. A, ja pierniczę, prawie mnie przecięło. Oho. A stałeś przodem do drzwi czy tyłem? Wiesz co, wypadłem z windy przez kratkę w podłodze. A ja w ogóle jestem taki... Dobra, chyba załatwię nam questa. Co jest, Rocky? Zaciąłem się. Tak? No ale to nic, zaraz tu się powinny te drzwi otworzyć. Rad. Co się z tobą robi? Winda na mnie spada. Dobra, wyszedłem stąd. To ja polecę oddać. Do studia. No ładnie, ja zebrałem, a ten poleci oddać. No. Cwaniaczek. A to chyba chodzi o jakieś złożenie auta dla nas, mimo że tak. W miejscu, gdzie byłem, wszystkie stoją i moglibyśmy je po prostu zajumać. Będąc konsekwentnym wobec polskiej mentalności. Słuchaj, to dopiero początek, teraz musimy to zainstalować wszystko. Ja pierniczę, od czego ten skuter jest? Jak ja mam sam składać samochód, to wiesz. No to nie, to dziękuję uprzejmie. Dobra, czekaj, teraz muszę znaleźć... O, ja, jesteś! Nareszcie. Aha, no to już teraz najprostsze. Dostaniemy taki wozik, myślisz? Wiem, że teraz Markus się jeszcze odzywa. Nie... Klikaj ten przycisk tutaj. Klikam go. Ja też, jak pajat. To może trzeba tylko raz. Coś tu się dzieje. Wow. Patrz, skanuję go. Wykrywanie wirusów. Nie, nie, to jest jakaś, wiesz... Jakiś super... Może super mega tarcza. Myślałem, że to jakiś różowy lakier pod nas specjalnie, ale... Special for Pimp Masters
Edge sleeping, dick licking, motherfucking. To niestety. Dobra, mamy następny. O, dostałeś poziom. Patrz, Rok, coś ci pokażę. Ukłon w stronę twojej żony, chodź. O nie, nie, już się nie, nie bój się. Patrz, ktoś jest architektem. No proszę. Dobra. Sprawdźmy, czy tu coś ciekawego w tym. Jest milutko, Rok, zamknij drzwi sobie, poklaptrapujemy. Nie chcę. O, możemy sobie rozbudować magazynki, jupi, chyba. Bo widzę, że są na złoto. I to, co ja chcę, to posprzedawać ten sprzęciar, co ja go tutaj tacham. Oj, tu ładnie posprzedawałem. Dobra. Bla, 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 bla. Rok, zacznę jakieś strzelanko. Ja robię co mogę, ale na razie chciałem się pozbyć tego. Tutaj można też dokupić dodatkowy ten. O czym ja ci mówiłem 2 minuty temu? Aha, o tym właśnie. Wariatka, no jak zwykle. O czym ty myślisz? O zielonych migdałkach. Dodałeś, rozdałeś talenty? Dobra, przygadał kociarz garnkowi. A ja też bym sobie tutaj musiał coś bachnąć. Jest tutaj też tablica z questami, to sobie weźmiemy. I chyba już tam nas coś kierują w jakieś konkretne miejsce. Zrób standardowo 300 questów naraz i w świat. Na szczęście jest tylko jeden, bo to... To dobrze, to nam... To zawsze jest łatwiejsze w kwestii ogarnięcia świata. Quest wskazuje na... tutaj. Na pewno będzie jakiś quest związany z tymi anal plagami. O, Artu Dito. Rozsadziłeś. Artu fuck me. S to S. Artu Dito. Mamy do rozbicia trochę robotów. To jest bardzo ekscytujący quest. Śmierdzi mi tu koniecznością posiadania broni zadającej obrażenia shieldom. No ale od tego ty jesteś. Tak jest. Jestem od rozsadzania flesza. Ale powiem ci, że z dużą przyjemnością obserwuję ten świat teraz. Widzisz jak ten wiaterek tak wieje? No, piasek widzę, tak widzę. No, no. Ula po mordzie? Super. Wiatr we włosach, a w nozdrzach zapach Stalin. Jest winda. A, super. Ile się orientuje ten jeden koleś... A myślałem, że pojedziemy w bok. Patrz, jakie te widy są głupie. Zjechałem na dół. Cholera, ten się stawia. Ty patrz, dupa, ty se strzelasz, a ja... A jak nie windzie! Ale jazda. Patrz, zacięłem się windzie, dupa, nie ma dla mnie ratunku. Nie, nie, spokojnie, to na dole ci się otworzy, wiesz? No właśnie, jestem ciekaw kiedy, bo ja jestem, powiedzmy, w takiej niefortunnej pozycji, że... Tak, tak, ja też tam byłem. Aha, no to ślicznie po prostu. Musisz poczekać, aż winda zjedzie na dół, wtedy się drzwi otworzą. A, dobra. I wskakuję. Dobra, jadę do góry. No, teraz następny robocik jest do zabicia. Poczekaj na mnie. Spok. Wiesz, zanim się znajdę w tych korytarzach, to... No, no, trzeba to ogarnąć, wiesz. Wtedy było nam łatwiej. Z perspektywy osób, które już... singlem ogarnęły świat. No, ale nie, już od długiego czasu to liczyłem tylko na twoje doświadczenie, bo ja... Mhm. A tak, tu jeszcze było wielkie, grube dildo gdzieś. I u góry było. No wiem, wiem. I tyle w temacie. Ja mam fajnie, bo się przebijam przez tarczę. No. Tak, tak. Jeszcze nam został gdzieś tam jeden. Jeszcze dwa kurczaki pieczone. Roko, Roko, świntuszymy? Jasne, jasne. A założyłeś tarczę? Rok litości. O co chodzi? Mam wrażenie, że jesteśmy trochę owe powered. No wiesz, to jest jakiś śmietnik latający. No to czego ty żeś się spodziewał? No, że nam spuści w pierdół. Ajajajajajajajaj.
I tak, dlaczego ja, dlaczego nie śpisz, dlaczego się budzisz, bo mi śmietnik pierdolił w grze. Śmiej się. No, a i powiem ci, że to było szczere. Bo mnie rozśmieszyło. Genialnie zagrane. A rozśmieszyłem cię samym zapytaniem. Tak. Kyrie. Jeszcze gdzieś jeden latający śmietnik jest i... Mi się wydaje, że on jakiś up in the air. On the roof is on fire. No jesteśmy najwyżej, gdzie tylko można być. Szczytujemy? Nie wiem jak ty, ale... Aha, jest tam, widzisz go? A właśnie, i to są uroki snajperki. No i cały lud poszedł się... No, dobra. Brilliant, ingenious. Dobra, turn in. Jumping i mega parkour. Naprawdę przydałaby się tutaj bryka. Stary, gdzie moja bryka? Tu by się przydała bryka i stado wściekłych musztardek. Ty, a widziałeś ten film, stary, gdzie moja bryka? Musiałeś to widzieć. Oczywiście, chłopie. Ja widziałem wszystkie filmy, które poleciłeś wtedy w swoich ulubionych komediach. A nie, to nie, to nie było w moich komediach. Ale to był... No dobra, no może się pomyliłem, ale nieraz o tym mówiłeś. No, ja w ogóle od tego zacząłem joki na tej zasadzie, że nie wiadomo, gdzie zostawiliśmy auto, nie? Aha, no tak, pamiętam. Tak, bo... Wiesz, tato, gdzie moja bryka? Gdzie moja bryka? Pyta tato. Dobra. Mamy tu od groma znowu tych questów, ale tym razem pójdziemy główną linią, co? Bo tu się mało dzieje. Tu się strasznie mało dzieje. Czy my w ogóle mamy dostęp do jakiegoś wózka? Słuchaj, Rojo, bo to jest niepokojące. Ja bym jakiś zajumał, no. Patrz, ile stoi. No wiem, ale... Może przeszukajmy je. Nic z tego. Fajny ten jest fajny. Masz listę pod szybę. Nic, musimy... O, ten jest fajny, ziom! No, widziałem, kurde. Czarno-czerwony! No. Podobny sobie zrobiłem w grze... bodajże Saints Row 2. Ale grywalnej tylko na konsoli, na PC-cie, to była totalna porażka. W ogóle z PC-tami. Już myślałem, szczerze mówiąc, że zaczynają coraz poważniej traktować strzelanki na PC-ty, ale po Rage'u... Po Rage'u, dokładnie, jest to mi to wyperswadowane, boleśnie. No to jest bzdura, dlaczego my dymamy ten na nogach? No nie wiem przecież właśnie. Czy to jest ewidentnie trasa pod auto? No wiem, nawet koleś mówi, że tutaj są... O, tutaj jest... Tutaj można auto... A, dobra. Wskrzeszamy auto. No, no. Szukałem właśnie tego. Już się bałem. Nie muszę ci sugerować nic wobec koloru. Tak. Słuchaj, ja nic nie chcę mówić, ale patrz, co to jest za bryka. Mega pimping rolling bitches! Jakie to jest piękne, ziom! No widzę. A ty w ogóle widziałeś te gwiazdki, Boże? No widzę, no przecież jest mega, wiesz, lakier. Siadaj, poczekaj, mam kiwerę. Puff Daddy i Snoop Dogg będą z nas dumni, ziom! Będziemy strzelać z sperbowymi gwiazdami! Pum, 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 pum! Boom, capshot! O, ale głośne to. Patrz, a ja mam granatnik. Ale czocio! Crimson Highway. Highway. Tollway. Crimson Highway. Mój angielski właśnie umarł. A mój się podlegał. Dają za darmo, to napierdalaj. Śmietnik, latający śmietnik. Patrz, to jest moździerz granatnikowy z naprowadzającymi rakietami. Boże, tego nawet w Wormsach nie było. Jedziesz, mknij! Co chwilę na co skrzyżowanie można sobie wypożyczyć nowe auto. Ekstra! Brum brum! Madafaka, brum brum! Suck my rocket! Strasznie głośno jest, ta. Nieważne! Ja i tak to zakuszę! Płoniemy rok! Mało tego, coś nas celuje. Cofej, hopej! Nie wiem, czy tu się...
Czuję takie brzydkie smyranie, jak widzę laser spointowany. Słuchaj, na to są dwie niebieskie pukawki. O mój Boże! Holy mother of shit? SMG i to dwa razy. To dla mnie, nie dla ciebie. Dobrze, dobrze. No nie, serio, fenomenalne. Ja widziałem, widziałem, że to są SMG, luz. Mogę ci na przykład wrzucić, jak chcesz, ogniowego, bo taki jest jeden eksplodujący. Nie, sobie. Nie, spoko. Zwróć uwagę, potężne słońce plemnikowe. Gdzie? No spójrz do góry. Wow! Wow, turbo plemniol. Wiesz co, te wieżyczki to chyba trzeba będzie z dystansu popchnąć, bo... No to... Dobra. Nie wiem, czy to sięgam, ale ty się tu ładnie sprawujesz, to będzie mission for you. A jedną żeśmy już chyba zdjęli. Tak, tak. Dobra, to tutaj można następną brykę wytagować. Dobrze, no proszę bardzo. So convenient. Jesteś w środku? Wiesz, że tak, ptysiu. Let me in!